Dzień dobry moi drodzy, dzień dobry i witam was wszystkich bardzo serdecznie w Udawanym Gamingu. Ja jestem Avres, to jest Barnfinders i kurczę, zacznijmy sobie i spróbujmy sobie przede wszystkim zacząć od tego, że będziemy próbować się dostać tam na górę. Tam kurczę na górę. Nie wiem jeszcze w jaki sposób to osiągniemy, ale głęboko wierzę w to, że w końcu się uda. Nie, może nie w ten sposób. I a może... Właśnie. Może taką rampę? Nie, nie da się takiej rampy zrobić. To już lipa. Czekaj, jak to się obraca? Q i E. No właśnie, ty. No Q i E. No patrz. Ale tak, kurde, jakby to zaczepić. Głupia ławka. Chodź tutaj. Jeszcze raz. Okej. Ja bym chciał... Chciałbym rampę zbudować. Okej. Ty no patrz, prawie. Lovely. No, czyli się da rampę zbudować. Dobra, to zróbmy to tak. Że... To postawimy tu... Tu podejdziemy, kurczę, nie podejdziemy. A jakbyśmy to postawili jeszcze tu. Nie wiem, czy to jest za mądry pomysł, ale chyba raczej nie. Okej. No kurde, niezbyt. Chociaż... Nie, ale blisko, blisko, lepiej niż było. Dobra, to zróbmy to tak w takim razie. O nie, 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 byczku, nie, 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 to... Postaw się. O Jezu, czekaj. O, dobra, 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 dobra. Okej, got him. Kurde, moja rampa. Niech to dunder świśnie. Dobra, czekaj, a ty, mam jeszcze taki pomysł właśnie. Daj mi to. Hyc. Daj mi jeszcze to. Hyc. I daj mi ten śmietnik, albo tą beczkę. Beczka myślę będzie lepsza. O kurde, nawet się ładnie odwróciła. Nie wydaje mi się, ale możemy zobaczyć. No bliżej niż dalej. Szkoda, że jest dziura w dachu i podejrzewam, że w nią wpadnę, ale to nic. Możemy spróbować jeszcze zawsze zrobić tak. Czekaj, weź to odwróć. O tak. Dokładnie. A jak ja bym to właśnie postawił i zrobił z tego rampę jakąś? Co tu się dzieje? Jakim cudem to się trzyma? Czekaj, oddawaj to. Chyba niepotrzebnie niszczyłem wszystko, co tu było. Jak myślę, że to może być ten problem, taki największy. Że zniszczyłem, co tylko się da. O, tu jest paleta jeszcze jakaś, okej. Okej, okej. Ty no patrz, tak blisko. O, Jesus. Tak blisko, a tak daleko. Nie wierzę w to. Chociaż myślę, że to ten słupek przeszkadza. O nie. No żarty sobie robicie ze mnie. Czekaj, czy mamy coś? Mamy na pewno ten śmietnik, który też może nam się przydać. Nie powiem, że nie. Mamy jeszcze jedną ławkę, która być może też się przyda. Kurde.
Ci. No dobrze. Czekaj. Jakby to zorganizować? Czekaj. No dajmy może tutaj faktycznie. Dajmy tutaj. I tak. Najpierw paletę. Daj mi teraz beczkę. Opuść mnie. Okej. Okay. No dobra, jest gituwa. Daj mi teraz ten paczkę. Hit. Okej. Okay. Daj mi teraz ten ławkę. Okej. Okay. Wlezę potem? O Jezu. Prawie. Ty no, prawie. Kurde. Czekaj jeszcze raz. O, tak blisko. Dawaj to. Nie, 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 nie. No to mi też nie chodziło, co prawda, ale to nic. Kurde. No nie wiem, czy się to uda. No żarty sobie robicie ze mnie w tym momencie. Jak ja mam to, przepraszam, zrobić? Wlezę pod... Kurde, konstrukcja godna mistrza, nie? O Jezu, udało się. Czat! Tada! Tak myślałem, że coś tutaj się znajduje. No pięknie, pięknie. Konstrukcja godna mistrza. Fantastyczna sprawa. Polecam gorąco. 10 na 10. Dobra. Czy mamy coś tu jeszcze ciekawego do zebrania? Ja cię nie wierzę. Co to było w ogóle? Dobra. Z uwagi na fakt, że i tak mamy już wszystko ogarnięte, nie pozostaje nic innego, jak po prostu iść spać. Wtorek, godzina 7 rano. Mówiliście, że... Mówiliście, że quest jest jakiś, tak? Czekaj, bo tu wszystko jest, kurczę, już full. No dobre. To zobaczmy, jakiego questa mamy w ogóle. Albo nie, czekaj, zanim quest. Spróbujmy coś przehandlować może, co? Mamy 3700. Nie jest to za dużo. Tak. Pik. Tak. Pik. Tak. A, no, a co tam u was ciekawego? Nie, no generalnie żartuję, ale czekaj, ty. O, siemasz? Dawaj jeszcze raz. Kurde, prawie. Dobra, masz. Nara. Nie. O, krzesełko. Mhm. A co jest pod zero? Muzyczka, żartujesz. O, cześć. To ten gruby. On na tym obrazku tutaj wygląda jak ten Michael Coffey? Coffey? Z Zielonej Mili, ten taki duży. Nie wiem, jak on się nazywa. Kurde, jak to świetnie wygląda. Jesteś, wujku, dumny ze mnie i osiągnięcia tutaj? Bo ja owszem. Nie będę ukrywał, jestem dumny. Dzień dobry. Czym pani jest zainteresowana? Maską płodności, tak? Czy czymś takim? Nie ma problemu. No i proszę bardzo, no ja też jestem zadowolony. Proszę bardzo, 290, dziękuję pięknie. Do widzenia, miłego dzionka.
A czemu pojedynczo ludzie przychodzą, a nie po ten? Po dwie osoby? Co to był za dźwięk? No nic. Ty dziadu, ty! Dzień dobry. Pewnie, bierz. Niby sporawo, a jednak przeszczęśliwa, że może kupić za droższą cenę. Dziękuję również. Dzień dobry. Kurde. Nio. Dobra, podejdziemy do 5000 i myślę, że... Ty, a tam są jakieś rzeczy jeszcze. Co to jest? 700. C. Połącz przedmioty, aby stworzyć nowy. Szukaj ikonek puzzla, będziesz ich potrzebować. Wciśnij środkowy middle station, aby złożyć przedmiot. Ale to... Zbuduj przedmiot z części. Dobra, ja nie wiem, gdzie one są. Kurczę. Chciałem 5000, ale wątpię, żeby się udało. Dziękuję również. Dzień dobry. Spoko. No to... Czat. O kurde, zepsułem. Dobra, luz. Nie ma stresu, luz, nie ma problemu, proszę bardzo. Ja bym bardzo był zainteresowany tym. W jaki sposób to kurczę działa? Czekaj. No zbuduj przedmiot z części. Przenieś ze stacji magazynowej lub wkładaj przedmioty ręcznie. Jakiej stacji magazynowej? O czym on do mnie rozmawia? Dzień dobry. Pewnie, że sprzedam ci fotel. Po co mi ten kaktus? Jaka szczęśliwa, kurde. Aha, nie ma już nic. Gdzie jest tu stacja magazynowa, przepraszam? Że to? Garim. Tu o to chodzi. Zaraz do ciebie wrócę, czekaj. Proszę bardzo. To tylne koło już stoi. Dzień dobry. Aha, to już nic więcej nie chcesz dać. Ty dziadu, ty. Czekaj, a ręcznie jak się przenosi ręcznie? Weź przedmiot. No. Czekaj. Czy to, że ja to klikłem tak, to znaczy, że ja mogę to teraz tak szybko przenieść? Nie. Kurde, ja to muszę ręcznie przenosić wszystko, ale dziadostwo. Dzień dobry. Kurde, zepsułem. Dycha za mikrofale. Dobra, luz, za szybko klikłem, no. Widzę, że przeszczęśliwy, dobra. Cię masz? Serio? Chcesz dać za niekompletny zestaw noży, który nie wiadomo... O kurde, jeszcze raz targować mogłem. Ile pieniędzy chcesz dać? Żartujesz sobie? Czekaj, gdzie jest ten... Przepraszam, zestaw motocykl... Aha, no właśnie. Ding, di, di, ding. Ty, z drogi śledzie. Bo jadę. Dzień dobry. O kurczę. Odrzuć. Nara. Tak, ten lid jest awesome. Aha, to już nic więcej nie dasz. No dobra, nara. Już? To ja może zamknę sklep. Proszę ja ciebie.
Typ, 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 typ. Sprawdźmy w takim razie. Jeszcze jedno kółko, proszę uprzejmie, proszę bardzo. Tak, tak, tak. Hyc. Nie da się kliknąć po prostu, żeby tam dołożyć to. Trzeba tak biegać. Meh. Meh. I to mamy tu jeszcze silnik, dobra. Ups. I co to oznacza, że co? Kliknij, aby zaznaczyć do transportu, pewnie. Gdzie jest ten motocykl? O! Ale czemu tu? No nie wiem, więcej pytań niż odpowiedzi. E-mail. Kuzyn Kevin. Chłopie, pamiętasz tę szaloną wiedźmę z lasu? Jej dom należy do Mikko, a teraz jest na specjalnym wydarzeniu. I pamiętasz tego dziwnego Cletusa? Miał tam wypchanego mo. Czy możesz pomóc staremu przyjacielowi Pewex? Kurde, 5000 trzeba mieć. No to sorry, winę tu, ale jeszcze tego nie zrobimy. Może troszeczkę zrobię błąd, może nie. Ale generalnie to chciałbym może najpierw się pozbyć tego wszystkiego, co tutaj mamy. Wiem, że być może to... No proszę. Być może to będzie dla was nieco męczące, ale musicie mi proszę wybaczyć, no bo jednak te pieniążki są potrzebne tutaj też. Żeby te licytacje wygrywać. Właściwie to czekaj. Customization? Nie. Katalog? Jakieś coś. O, są tu rzeczy nowe. Za to też pieniądze wpadają. Fajnie. Czekaj, to. Proszę cię uprzejmie. Cyk, cyk. Proszę bardzo. Cyk, cyk. Proszę bardzo. Następna strona. Sprawdźmy, co mamy. O, tu coś mamy. Taki RTV AGD, czy coś w ten deseń. Tu coś jeszcze jest. Tutaj są dwie rzeczy. I tyle, dalej. O, proszę, tu coś mamy. Będzie nowy kulor, czy nie będzie nowego koloru? Mamy skórkę nową! Fajosko. Czekaj, to. Proszę bardzo, to. Proszę bardzo, proszę uprzejmie, proszę jeszcze to. Następna strona, tu nic. Następna strona, czekaj. Niebieski joystick i jakiś taśmy bobek, cokolwiek. Cyk, tyk, proszę bardzo. Ty, a tę motorynkę to za ile my możemy opylić? Czy jestem ciekaw. Dobra, chyba to wszystko, tak? Tak, to wszystko. Dobra. I ile za tą motorynkę chcą? Kurde, nie widać. 600? Tylko? Ale lipa. Myślałem, że więcej będzie. I a. Bym chciał zmienić kolor. Ja chcę w te ognie. Tak, już idę. Ufok. Targuj. Tadam. Jak to więcej nie? Dobra, bierz. Madonna mia. O nie, jak to? Za fajkę pokoju tylko tyle. O nie. O nie. A, tu nic nie możemy postawić, no tak.
Taki ognisty samochodzik. Kurcia pieczone. Dobra, sprawdźmy co jeszcze może. Siema. Proszę bardzo. Kurczę, znowu zepsułem. Dobra, masz ten fotel. Nara. Nie wiem, czy się do niego zmieścisz, ale nara. O, niech to. No i dobra, niech będzie. Masz. Baw się dobrze. Cokolwiek zamierzasz z tym zrobić. Ty, a pokaż mi... Pokaż mi, czy mogę coś jeszcze stworzyć tutaj. Tego na pewno nie. Tego też nie. Kamery chyba nie mamy jeszcze. Komputer. Może komputer się uda. Dzień dobry. A. Nie zauważyłeś czegoś dziwnego? Stary. Dużo rzeczy, ale co ja ci mogę? Czekaj. To na pewno to. Tupu, 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 tupu. Tupu, 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 tupu. Pyk! Proszę bardzo. Tupu, 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 tupu. Co my tutaj mamy? To to? Chyba tak. Chyba to. Tak, to było to. Dzień dobry. Strasznie dużo rzeczy kupujesz. Kurczę. Tylko... No dobra. Dzień dobry. O, klatkę dla chomika chcesz. Kurde. To wtedy nie chciałeś, teraz chcesz? A weź się. A weź się. Potrzebujemy jeszcze myszkę i klawiaturę. Czy my w ogóle takie rzeczy mamy? O, mamy myszkę na pewno. Dobra. A myszkę to na 100%, ale z klawiaturą to może być problem. Tak mi się coś kojarzy. Proszę bardzo. O, dzień dobry. Dzień dobry, pan UFO. Jak więcej nie zapłacę? Co ty mi tutaj? Imputujesz, insynuujesz. Mamy klawiaturę? Mamy klawiaturę! Ej, to komputer jeszcze złożymy, proszę bardzo. Nowy, wspaniały komputer, dysk 1000. Procesor Intel. Proszę bardzo. Cyk. I montowanko. Proszę bardzo, to komputer za 500, a motocykl za 600 był, żartujesz. Ech. Czuję się zdziepko oszukany. Dzień dobry. Dokładnie tak, możesz sobie kupić książkę. Życie wśród świn. Ty co, ty z Kazimierzem rozmawiałeś, czy co? Tak było, ale nie jestem pewny. Proszę bardzo. Proszę bardzo. A czy możemy coś jeszcze złożyć? No tak, kurczę. Komputer mamy, to mamy. Co to jest? Jakaś skrzynka, to nie. Co to jest? To chyba tego nie mamy. Ło! Lol. To nie wiem. Chyba nie mamy na tyle materiału, żeby cokolwiek poskładać więcej. Cześć. Też tak uważam. Zatem proszę, panie kolego, jest pan dumnym posiadaczem trąbki. Bli, bli, bli. Aj. Naprawdę kto chce. Okej, okay, proszę bardzo. Sprawdźmy, czy coś mamy jeszcze, żeby złożyć.
Mamy to. Mamy to. Oj, chyba nie za bardzo. Chyba kurczę, nie za bardzo. Kup ktoś komputer. Trzy razy możemy. Proszę bardzo. Kurde. Dobra, bierz tą oponę i idź stąd. Tyle rzeczy tam stoi, ja nie mogę nic wstawić na półkę bez sensu. Dziwne rzeczy się tu dzieją. Ty, a tutaj co jest? Stacja mycia Mikko pozwala ci myć brudne przedmioty. Brudne przedmioty są oznaczone ikoną brudne. Kto by pomyślał? Odłóż ten przedmiot na stację mycia i umyj, korzystając z przycisku pomocniczego. Dobra, czekaj. Ty, bo ktoś przyszedł. Tam jest agent, to tam olać gościa. Pani, to są felgi od tego. Od Ursusa. Czyli innego. O, kurde. Dobra, spoko, możesz ją wziąć. Drugiej nie chcesz? Daj. Daj tego kota. Co mamy z nim zrobić? Jakiego go mam być? Skąd mam wiedzieć, że już jest czysty? Okej, okay, got him. To już rozumiem. Cześć. Myślałem, że więcej zapłacisz. No ale dobra. Masz. Dobra i... O, kot. Mamy coś jeszcze brudne? Mamy tę lalkę. Dobra. Jezu, nie wiem, czy ktoś to kupi, ale to nic. Madonna mia. Jak to 550, proszę ja ciebie? 600 było na tym. Kurde, zepsułem. Odrzuć. Nara. Nie. Za 16 używaną lalkę, okej. Okay. dawaj jeszcze to. Tak było. A, ty chcesz kupić coś. Okej. Okay. Byłem przekonany, że to ten agent. Proszę cię uprzejmie. Miłej zabawy. Aha, to na półkę trzeba. No tak, taktycznie, w sumie sensownie nawet. To mamy jeszcze. No i proszę, myju. O matko, ile tego mycia tu jest. Ale co ciekawe, nauczyłem się obracać przedmioty. Proszę bardzo, na sprzedaż. Dzień dobry. Ale teraz to musiał agent przyjść, prawda? Nie. O, jest. O, dzień dobry. Przed chwilą to umyłem.
O! Kurczę. Dobra, masz. Idź sobie. Proszę bardzo. Cieszę się twoim szczęściem. Mamy coś jeszcze brudnego? Nie! Okej. Szkoda. A tam jest coś jeszcze, co można postawić. Jak nie kosztuje dużo, to można zrobić. 800! To może jeszcze nie. Może się jeszcze wstrzymamy z tym. Dzień dobry. Kurde, zepsułem. Odrzuć. Fajnie, że jedną felgę miał tam ktoś, a on będzie miał drugą felgę. Też tak uważam. Nie no, 800 za tamto to chyba za dużo troszeczkę. I, a jakbyśmy lepszą półkę zbudowali, to ona będzie większa, czy o co chodzi? Czekaj. Na przykład... tą. Nie, to nic nie daje. Poza tym, że wygląda... Takie. Dzień dobry. O! Przepraszam, a ta lalka to pani po co jest? Znaczy, nie żebym chciał wiedzieć jakoś tak szczególnie mocno, ale generalnie intryguje mnie to. Proszę bardzo. Nio, miłej zabawy. Nio. Jesus. Dobra, chciałbym lepszą półkę. Aha, nie ma lepszej półki. Dobra. Dzień dobry. Proszę bardzo. Proszę bardzo. No tak, sprzedaj. Mamy 7600. Dobra, wiecie co, to zróbmy tak. Jeżeli uda się dobić do 8000, to kupimy jeszcze jedno stanowisko, które jest tam. Dobra, masz tego kota. Masz tego kota, bo mnie przeraża. Ty, to został tylko komputer już. Aha, i to. Cokolwiek to jest. 7738. No kurczę, a ile to kosztuje? 800. No to jeszcze tak 60, żeby dostać i będzie super. Co ostateczna oferta? No i... dzięki wielkie. Super, dobra, to kupujemy to od razu. Kupmy to. Zobaczymy, co to daje. O kurde. Stacja naprawy pozwoli ci naprawić zepsute przedmioty. Przedmioty popsute mają ikonę młotka. Napraw uszkodzone miejsca za pomocą zasobów pozyskiwa... To po to ja to wszystko robię. Okej, rozumiem. Wątpię, żeby ktoś przyszedł po ten komputer. Chcę to wziąć. I chciałbym to naprawić. Wiem, że tam ktoś przyszedł, spokojnie. Zaraz też tam pójdziemy, tylko... Dobra, niech się stoi tu na razie. Dzień dobry. Jak 550? Typie. Chcę więcej. O kurcze! Za 850, no i czat. Jestem wręcz zachwycony. Dobra, co tu potrzebne jest? Nie no, ale... Jak się naprawia przedmiot? Takie buty! Okej. Jedno z bani. Co tam jeszcze mamy zepsute?
Trochę dziwnie się naprawia. Nie powiem, że nie. Mamy zepsute jeszcze fotel. Chcę fotel. Idziemy. Co tu jest popsute? Okej. 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 Dobra, na handel. Następny. Kurde, łatwo to idzie. Nie spodziewałem się tego. A skąd ja mam wiedzieć, ile mam tego szmer? Aha, tu jest napisane w prawym górnym rogu, okej. Bystrzak. Dopiero to zauważyłem. Że mamy jeszcze 21 sznurków, 64 deski i 14 jakiegoś czegoś i jeden jakiś coś. Okej. Okej. Okej, wyklepię się. Sprzedaj. Hihi. Dobra, mamy coś jeszcze? Chyba ten piecyk jeszcze jest, nie? Czy coś takiego? A mamy... co mamy? To mamy jeszcze do naprawy. Okej. I telewizor w ogóle, what? To po to są te plasterki poprzyklejane, widzisz, ja nie wiedział. Okej. Okay. Żartujesz! Ty, a jak zepsujemy to wszystko? To daje drzewno. To drzewna to nie potrzebujemy. O nie. Dalej mamy za mało. Ja bym chciał... Kurde, niech to. Lipa. Bardzo lipa. To postawmy chociaż ten instrybutor. Aha, tu już wszystko, tak? Tu też już wszystko. Dobra, tu się nie da, tu się nie da, tu się nie da. Dobra, luz, 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 luz. Spróbujmy to sprzedać w takim razie. Kurczę, no. Ile za instrybutor? 160. 500 za krzesło. Sensownie. A tu jest coś za 16 cały czas. Coś, czego tu nie ma. Dzień dobry, firampam. Proszę bardzo. Krzesło jest twoje. Cieszę się, że się cieszysz. Witam pana. Chciałbym zapytać, po co panu ten instrybutor? Pewnie. Proszę. Tada! Tak się robi pieniądze. Kurczę, jeszcze pralkę, jakby ktoś kupił, to już w ogóle będzie sztos. Kupi ktoś? Hop, hop. Tu jest nawet napisane, że mamy coś... Twoje przedmioty! W samochodzie mamy 0, na półce mamy 1, w magazynie mamy 0. Brudnych 0, 1 zepsuty i 7 składników jakichś, cokolwiek tam, whatever. Kiri, 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 kiri. Tak było. Nie! Kurde, nie! Dobra, chcę odrzuć. Nara. Co prawda on zrezygnował, ale nie mogłem mu na to pozwolić. Ło, samoucz, podstawa do sprzedaży przedmiotów, co? Czasami twoi klienci chcą sprzedać przedmioty. Znajdziesz je wraz z przedmiotem przed lombardem. Kup przedmiot, targuj się lub zrezygnuj. Po zakupie przedmiot zostanie przetransportowany do twojej stacji magazynowej. What? Czyli, że co? Że to już działa, czy coś? Czekaj, ty, bo pralkę ktoś przyszedł. O, ufok, siemasz. Kurczę. O kurczę. Dobra, masz. Bierz. Baw się dobrze. Powodzenia z tą pralką. Aha, to musimy mieć przedmioty, żeby w ogóle cokolwiek z tego było. Żeby można było tutaj coś. No dobra, dobra moi drodzy.
Ale już misją i wszystkim innym zajmiemy się w kolejnym odcinku, gdyż to byłoby na tyle, jeżeli chodzi o ten. Ja mam nadzieję, że wam się podobało. Grał z wami Avres, trzymajcie się i do następnego. Hej.